Cześć! Czy pamiętacie może jak jakiś czas temu zwracałem się z prośbą o wypełnianie ankiety informacyjnej, żeby poznać wasze potrzeby edukacyjne? Najśmielsze oczekiwania z tego bo kilka tysięcy osób odpowiedziało nam na te pytania, dając bardzo, bardzo treściowe odpowiedzi mi i mojemu zespołowi, który to skrzętnie kategoryzował. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co wam w duszy gra pod kątem potrzeb edukacyjnych i biorąc pod uwagę te wszystkie tematy, które się pojawiały, a były z bardzo różnych kontekstów, są takie cztery, zauważyłem, podstawowe. Kategorie, które wyekstrahowałem z tych pytań i chcę wam o nich dzisiaj opowiedzieć. Najważniejsze okazały się być niekoniecznie w tej kolejności: silna psychika, pieniądze, rodzina oraz skuteczność. Chcecie więc wiedzieć w zakresie silnej psychiki, w jaki sposób być pewnym siebie, jak być asertywnym, jak radzić sobie z wątpliwościami, co zrobić w momencie, gdy ktoś powie coś niemiłego, w jaki sposób to zripostować, jak sobie radzić z zwątpieniem, z brakiem motywacji, jak sobie radzić z tym, żeby pójść po awans, po podwyżkę, czy istnieje korelacja pomiędzy pewnością siebie, a wyglądem, a mm, kwestiami wyników w szkole oraz na studiach akademickich, a czy istnieje. Istnieje powiązanie pomiędzy tym, jakiego partnera masz poznać, i silna psychika. To jest taki duży, wyjątkowy worek informacyjny, do którego możemy te wszystkie aspekty włożyć. Drugim aspektem jest kwestia pieniędzy. To jest oczywiste, że ten temat się pojawia, się zawsze pojawia. Natomiast to, dlaczego się teraz pojawił, jest interesujące, bo rozmawialiśmy nie tylko o kwestii inflacji, ale także pojawiły się wątpliwości związane z wojną. Niektórzy nawet pytali, czy można wykorzystać sytuację makroekonomiczną w świecie po to, żeby więcej zarabiać. Było dużo pytań o charakterze inwestycyjnym. W co aktualnie się inwestuje, jaki sposób? Podchodzić strategicznie do pieniędzy, jakiego rodzaju ograniczenia Polacy my mamy i dlaczego. Niedawno o tym głośno było w prasie, Polacy w ogóle nie oszczędzają. I te wszystkie aspekty skłoniły mnie do tego, żeby skupić się właśnie na tej kategorii i nauczyć Was. Jak myśleć w kategoriach finansowych, ponieważ ja między innymi jestem ekonomistą, dlatego jest to temat, który jest mi niezwykle bliski i poświęcę mu na pewno uwagę, ponieważ dzięki tym cennym informacjom będziemy mogli przygotować dla Was teraz zupełnie materiały edukacyjne. Trzecim kontekstem jest aspekt związany z szeroko pojętą rodziną: jak budować w niej relacje, jak wychować dzieci, w jaki sposób komunikować się z mężem, żoną albo z chłopakiem oraz z dziewczyną, jak się rozstać w momencie, gdy coś nie działa, po czym poznać red flags, czerwone flagi, że coś nie działa w związku, w jaki sposób poznać w ogóle jakąś osobę. Jak zbudować profil na tinderze czy w innych mediach społecznościowych. Krótko mówiąc, wszystko, co jest powiązane z rodziną i zarządzaniem nią, włączając to również komunikację ze swoimi rodzicami. Wreszcie skuteczność, skuteczność, która jest oparta o to, jak budować w sobie silne nawyki, jak nawet spać krócej i więcej mieć zrobione, w jaki sposób szybciej czytać, jak lepiej asymilować informacje, jak oszczędzać pieniądze, jak oszczędzać czas, w jaki sposób oszczędzać też energię, jak być bardziej witalnym. W związku z czym te cztery kategorie psychika, pieniądze, rodzina oraz skuteczność stały się dla mnie podstawą do stworzenia, uwaga, całkowicie od początku nowych produktów edukacyjnych, które w formie kursu będę Wam wkrótce oferować. I to jest coś, czego jestem niezwykle dumny i niezwykle wdzięczny dla Was za to, że daliście mi tyle. Korzystnych informacji. Wkrótce więcej informacji na temat tego, co takiego specjalnie dla Was przygotowałem, co jest inne, ewolucyjne, rewolucyjne, na pewno innowacyjne i, nade wszystko, merytoryczne oraz bardzo przydatne życiowe. Do zobaczenia.